Witajcie na kolejnym vlogu. Mamy połowę listopada, godzina 8 rano. Mam dzisiaj dzień wolny, także wybrałem się na jeziorko PZW. Tak jak zawsze, spinning, szczupaki, okonie. Mam dzisiaj trzy kije. Mogę wam w sumie od razu pokazać. Jeden bodajże do 23 gram, drugi do 6 i trzeci do 80. Także mam jakby cały przekrój gramatury. Spokój dzisiaj na jeziorze, nie ma kompletnie falki w końcu. Fajnie, ja się cieszę, bo w sumie ja często miałem wyniki, jak właśnie tutaj była glada, więc zupełnie odwrotnie niż to powinno być. No ale też nie chce mi się dzisiaj marznąć, wczoraj trochę przemarzłem, także super, że jest taka pogoda. Trochę dzisiaj za duże ciśnienie, ale zobaczymy, może coś tam wyskoczy. W granicach 1031-1032, także naprawdę nie pamiętam, żebym miał jakieś wyniki przy tak wysokim ciśnieniu. Trzymajcie kciuki, ja zakładam kamerę na klatę. Lecę od razu na pierwsze miejsce w najgłębszą partię jeziora, czyli 4 metry. Ok, jestem na wodzie. Zarzucam boblerka. Coś takiego. Dostałem ostatnio, w sumie to wczoraj, przedwczoraj, jako zestaw startowy na zawody. Może będziesz szczęśliwy. I będę teraz płynął na pierwszą miejscówkę, ale przy okazji obłowę sobie jezioro na jego środku. Ok. Już widzę, że drobnica się grupuje w trochę innym miejscu niż ostatnio. Na płytszej wodzie. Ale najwyżej tutaj wrócę. Póki co pojadę na głębszy kawałek jeziora i spróbuję tam. Jem śniadanie, no i było branie. Z pierwszego rzutu. Upłynąłem kawałek jeziora, zrobiłem krótki rekonesans. Jestem na tym fragmencie, gdzie jest najgłębiej. Przerzucam tutaj parę przynęt, powiedzmy 2-3. I wrócę tam, gdzie było dużo zapisów na płytszej wodzie. Ale uderzenie. Petarda. Ryba już nie taka petarda, ale uderzył po prostu jak jakaś metruwa. Sam się fajnie wyhaczył, więc bezinwazyjnie. I lecimy dalej. Zmieniam wędkę, teraz troszkę cięższy asortyment. Puls szad w kolorze szczupaka. Wachlarzem obrzucam tutaj cały obszar. A dlaczego wachlarz? Dlatego, że ta drobnica tutaj krąży cały czas. Więc ciężko jest akurat w nią wstrzelić. Dlatego trzeba jak największy obszar. I wtedy na pewno podnosimy swoje szanse na złapanie czegoś fajnego. Jakieś tam parę minut temu na przykład była pode mną drobnica. I tak już bardzo się przegrupowały te ryby. Wcześniej bardzo dużo zapisów było tu na 4 metrach. Teraz widzę, że już jest ich sporo mniej. A za to w innych miejscach się porobiły jakieś ławiczki. Trochę szkoda, bo tak to miałem wszystko tutaj na kupie. Na pewno było łatwiej. A teraz trzeba ganiać i szukać. Zrobiłem dość dokładnie tą głębszą partię tutaj jeziora dwoma przynętami. Teraz wracam do woblera i
Rzucam przez chwilę w trolling, lecę w te miejsce, gdzie było dużo zapisów na głębokości 2,5 metra. Spróbuję tam dokładnie obrzucać. No i może jeszcze coś po drodze znajdę na środku jeziora, jakiś zapis, to wtedy też na pewno się przy nim zatrzymam. Zrobił się problem. Nie ma drobnicy w tym miejscu, w którym stała rano. Można było się tego spodziewać. Nie wiem, czy znacie takie coś. Odhaczacz właśnie uderzyłem w kołka podczas trollingu. No i szybko odhaczyłem. Montuje się na żyłkę, to zjeżdża po żyłce czy tam po plecionce. I przynęta uratowana, a tak to myślę, żeby było po przynęcie. W związku z tym, że drobnicy nie zastałem w tym miejscu, gdzie oczekiwałem, że będzie, no to szybki trolling. Zobaczę, gdzie ona jest. Jezioro jest nieduże, więc podejrzewam, że zaraz uda mi się coś namierzyć na bocznym skania. No i tak jak mówiłem, drobnica namierzona. Zobaczcie, co się dzieje pode mną. Jest jakaś nieduża ryba. Dlatego nie należy się bać dużych przynęt. Pulsszat ogromny. Szupaczek mały, coś około 40 cm. Czekaj. Nie mogłem tej ryby dociąć, dlatego tak szarpałem i szarpałem. No, na szczęście udało się. No i ryba się wcięła, ale no, miałem sporo szczęścia. O. Znowu mam luz. No niedobrze. Będę musiał zaraz nawinąć od nowa. Plecionka przewinięta. Na szczęście ryba była mała i się wpięła, bo jakbym stracił tak dużą rybę, to bym się wkurzył. No niestety ten kołowrotek potrafi zrobić takiego psikusa, tak nawinąć. Myślę, że nie jest to jakaś tam moja wina. Bo no nawet patrząc na to, że rzucam bardzo tam dużymi przynętami, no to powinno to być dobrze nawinięte. Najzwyczajniej w świecie kołowrotek sobie nie radzi do końca. Czyli jeżeli płaci się 250 zł za kołowrotek z taką mocą, to trzeba liczyć się z tym, że nawijanie nie będzie perfekcyjne. Skoczy już tutaj drugi raz pod tym drzewem. Nie? A wiem, że nie weźmie. Po prostu... Któryś raz mnie tak tutaj kiwa szczupak, skacze przy drzewie, co bym mu nie rzucił, to on i tak mnie chce uderzyć, i tak, ale ciśnienie musi podnieść. Drobnica się wyniosła z tamtego miejsca, trzeba poszukać jakiejś drugiej ławiczki. No ale na razie idzie naprawdę nieźle.
po namierzeniu przy też tej drugiej ławicy od razu miałem drugiego szczupaka. Teraz kwestia tylko namierzenia tych ryb. I możliwe, że uda się jeszcze coś tam dzisiaj złapać. Wcześniej były troszkę bliżej brzegu, teraz popłynę sobie bardziej środkiem jeziora. Sprawdzę, czy gdzieś tutaj się nie przesunęły. Wróciłem na 4 metry, niestety nie mogę namierzyć tej wielkiej ławicy, którą widziałem rano. Rybka. To będzie chyba szczupak. Niestety. Na tym delikatnym kijku. Postanowiłem, że obrzucam jednak miejsca też bliżej brzegu. O ty wariacie. Na takie cudo miał być okoń. Zestaw okoniowy. Jest szczupak. Rybka wydaje mi się, że pod wymiar. Może delikatnie krótsza, ale około 50 powinien mieć. Czeka. Ależ wyskoczył. Spodobała się maluchom przynęta. Przy samej trzcinie. Coś dzisiaj się dziwnego dzieje. I te ryby powchodziły w trzcinę. To już jest wymiarowa ryba. Oj, chyba trzeba będzie wrócić na tą moją podwodną łąkę, skoro ryba wyjeżdża z takiego miejsca, to tam też one mogą być. Fajna 60. No i przede wszystkim super zabawa na wklejankę.
Kolejna ryba. Ależ mi ta guma dzisiaj robi robotę. Poszedł niestety. A jednak szczupak postanowił skrócić ogonek trochę przynęcia. Mimo że poprzedni szczupak mi go trochę stuningował, to i tak jest dalej łowny. No dobra, niestety też mały, ale fajnie, że jest. Uciekaj. Stawiłem się tylko na ławicy. Coż to będzie za ryba? Nie, mały szczupak. W sumie to nie taki mały. Może trzeci rzut, stojąc na ławicy, już rybka. No, dawaj. Okej, odpuszczę na koniówkę. Parę razy kotletem. Trzeba wrócić. Zobaczyć może na to, co jej zareaguje. Spójrzcie pode mną, jaka ławica przechodzi. Niestety tylko ten jeden szczupak się połakomił. Praktycznie od razu jak zakotwiczyłem. A teraz nic się nie dzieje. Cały czas pode mną przepływają. Ściąganie woblera. Jeszcze jak mi się nie wypnie, to go wam pokażę. Klikajtuś i do wody.
No i taki mały kaj tu się narobi nadziei, a już spływałem. Ściągałem w sumie przynętę z treningu, już jestem praktycznie przy slipie. No ale niestety to raczej dzisiaj nie jest ten dzień, kiedy złowię dużą rybę. Szkoda, nie wiem, nie potrafię się do nich dobrać, tak jak widzieliście już któryś filmik z rzędu bez jakiejś tam fajniejszej rybki. Dzisiaj największy 60. Nie wiem, jak się dobrać do tych większych. Próbowałem już w zasadzie wszystkiego i przy trzcinach, i na łąkach, i z głębokiej wody, i na drobnicy, na płytkiej wodzie, na głębokiej wodzie. No, kolejny śledź. Żeby tak wyciągnę. O! To żeśmy teraz robili sobie niespodziankę razem. Już do wora chciałeś. Uciekaj, ale wariat straszny. No widzicie, kolejna ryba, no ale niestety nie ten rozmiar. Dobrze, w takim razie kończę na dziś. Parę wniosków jest. Na pewno to, że mimo wysokiego ciśnienia ryby brały ponad 1030 hektopaskali, a tak jak widzieliście, fajnie żerowały, nie było z tym problemu. Druga sprawa. Dzisiaj atakowało bardzo dobrze w małe przynęty, może dlatego, że te szczupaki były takie małe, natomiast często łowię takie 40-taki na duże przynęty, a dzisiaj, no dzisiaj nie było za dużo kontaktu z dużą przynętą, a też trochę nimi rzucałem. Kolejna sprawa, ostatnio myślałem, że te ryby już poszły na głęboką wodę, w trzcinach ich w ogóle nie ma, natomiast gdzieś tam z tyłu głowy mi cały czas świtało, że kurczę, jezioro linowo-szczupakowe, więc może jednak gdzieś tam w trzcinach są te ryby. No jak się okazało, są, jest ich sporo. Może po prostu akurat w ostatnie dni, jak próbowałem je łapać przy trzcinach, nie żerowały w tych miejscach. Natomiast dzisiaj no fantastycznie. W zasadzie większość ryb chyba z brzegu było złapana. Na pewno ta 60 największa spod samej trzciny. Także to daje do myślenia, czyli trzeba obserwować na jakiej głębokości jest drobnica, no i wtedy do każdego dnia sobie tam dostosowywać to wszystko. Dzisiaj ryby brały i na głębokiej wodzie, i na płytszej wodzie. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. No a ja mam nadzieję, że przyszłym razem się poprawię i złowię coś ładniejszego. Natomiast no, dziś się nie udało. Któryś raz z rzędu jezioro zasadziło mi kopa w tyłek. No ale takie jest życie. Trzymajcie się.